ustawiali przetargi, zostali zatrzymani. Handel w niedzielę będzie ograniczony. Oleska śmietanka z alkoholem trafiła do sprzedaży. 13 osób zatrzymanych, aresztowania i blisko 50 zarzutów to efekt policyjnej akcji wymierzonej przeciwko grupie przestępczej, która ustawiała przetargi komornicze. Mundurowi nie wykluczają kolejnych zatrzymań. Członkowie grupy umawiali się ze sobą i z licytantami, by podczas przetargów komorniczych nie podbijać cen. Innych, którzy chcieli brać udział w licytacjach, zastraszali. Oprócz wieloletnich kar więzienia grożą im również wysokie grzywny. Podczas przeszukania mieszkań podejrzanych policjanci zabezpieczyli ponad 160 tysięcy złotych, komputery, telefony komórkowe i obszerną dokumentację związaną z przetargami. Policjanci wyjaśniają także sprawę śmierci rozwiedzionych małżonków z Kędzierzyna-Koźla. Zostali oni znalezieni martwi w województwie podkarpackim. Jedna z hipotez, jaką przyjęli śledczy, zakłada, że Piotr L., były mąż Honoraty S., zamordował kobietę, a następnie popełnił samobójstwo. Posłowie z Komisji do Spraw Rynku Pracy zapowiadają radykalne ograniczenie handlu w niedzielę. W przyszłym roku zakupów nie będzie można zrobić przez 39 niedziel. Zakaz ma obowiązywać w pierwszą, trzecią i piątą niedzielę miesiącu, a także w czasie świąt. W praktyce w lutym zakaz handlu będzie obowiązywał tylko przez 2 dni, ale w grudniu już przez 6 dni. Działacze Solidarności nie są jednak zadowoleni z propozycji. Nie. Nie jestem. Solidarność od początku mówiła, żeby były to wszystkie niedziele wolne. Zakaz handlu nie będzie dotyczył stacji paliw i aptek. Właściciel sklepu będzie mógł go otworzyć w niedzielę objętą zakazem pod warunkiem, że sam stanie na kasie. Gmina Kluczbork oddała do użytku kolejną część obwodnicy miasta. To 4 z 5 planowanych odcinków. Inwestycja została podzielona na tyle etapów, bo gmina realizuje je na własną rękę przy wsparciu dotacji z różnych źródeł. Budowa obwodnicy ruszyła w 2007 roku, a oddanie całości do użytku planowane jest na 2020 rok. Zakończyła się także budowa nowego ronda w Opolu u zbiegu ulic Luboszyckiej i Chabrów. Inwestycja ma usprawnić ruch w tym miejscu. Poza rondem powstały m.in. nowe chodniki i ścieżka rowerowa. Inwestycja prowadzona przez Miejski Zarząd Dróg kosztowała 2,5 miliona złotych. Gmina Strzelce Opolskie zorganizowała nietypowe losowanie. Łód Szczęścia zdecydował o tym, kto będzie mógł kupić tanie mieszkanie w nowo budowanym bloku. Zdanie się na przypadek było konieczne, bo chętnych do zakupu było 2 razy więcej niż planowanych lokali. Chętni losowali także prawo do pierwszeństwa przy wyborze swojego mieszkania. Trzeba było dolosować te osoby, które miały równą ilość punktów na to mieszkanie, dlatego też, aby zamknąć listy, trzeba było robić dolosowywania. Pierwszy blok w ramach gminnego programu Twoje M będzie gotowy w przyszłym roku. Dom Ludowy w Opolu będzie wyburzony. W budynku stojącym przy ulicy Katowickiej przez wiele lat mieściła się siedziba Polskiego Stronnictwa Ludowego. Deweloper planuje wybudować w tym miejscu nowoczesne mieszkania. Spółdzielnia mleczarska z Olesna starała się o to od 12 lat i wreszcie się udało. Oleska śmietankówka, czyli śmietanka z odrobiną alkoholu, trafiła do sprzedaży. Regionalnego przysmaku można było do tej pory spróbować tylko podczas degustacji. Jest to napój alkoholowy na bazie oleskiej śmietanki, 17%. Trunek tak zasmakował ludziom, że zaczęli o niego pytać. Kilka dni temu Oleska Spółdzielnia zaczęła go oficjalnie sprzedawać. Starania o to trwały od 2005 roku, bo wprowadzenie alkoholu do sprzedaży obwarowane jest licznymi, surowymi przepisami. Na zakończenie chcieliśmy Państwu pokazać wnętrze okrąglaka, które na jedną noc zamieniło się w planetarium. Wszystko w ramach cyklu koncertów Music of the Night, zorganizowanych przez Filharmonię Opolską. To wszystko na dziś. Do widzenia.